Dzień dobry. Co znaczy dla Pani ta manifestacja? Wszystko. Tak naprawdę to jest jedyna możliwość, żebym ja pokazała, że ja się nie zgadzam z tym. Uważam, że głos w internecie to jest zdecydowanie za mało na to, co w tej chwili nam planuje zrobić polski rząd polskim koniom. I dlatego nie wyobrażam sobie innego miejsca, żeby być tutaj. Po prostu jestem tutaj, żeby walczyć w imię tych, które siebie nie obronią same. Dlaczego Pani dołączyła do protestujących? No właśnie dlatego, bo uważam, że ktoś musi, tak? Spodziewałam się, że będzie nas mało. Niestety wiele osób wyraża swój sprzeciw, ale w internecie. Tam są tysiące ludzi, którzy głośno wyrażają sprzeciw, ale jedynie za pośrednictwem internetu. A to na dzisiejsze czasy jest za mało. Trzeba być tu na ulicy, pokazać, że rzeczywiście ten sprzeciw jest i że my go podtrzymujemy w dalszym ciągu i będziemy walczyć o polskie konie tak długo, jak trzeba będzie, do skutku. Czy uważa Pani, że działalność przeciwko złemu traktowaniu zwierząt jest w Polsce potrzebna? Zdecydowanie. Niestety widzimy to w mediach każdego dnia praktycznie. Tu nie chodzi już tylko o polskie konie. Oczywiście dzisiaj ta akcja dotyczy koni, ale tak naprawdę w obronie wszystkich zwierząt powinniśmy stawać na ulicach jak najczęściej, bo one siebie nie obronią same. Towarzystwa są niedofinansowane, opieki nad zwierzętami, wolontariusze robią co mogą, ale to jest wszystko za mało na skalę okrucieństwa wobec zwierząt w Polsce. Dziękuję bardzo.